Witaj na kanale Rock Day. Dzisiejszy temat lekcji to stretching pentatonics z angielskiego, tak mądrze, a z polskiego po prostu ćwiczenie na rozciąganie palców za pomocą pentatoniki. Dobra, przykładem będzie akurat pentatonika molowa, tradycyjna, którą już zaczęliśmy wrzucać na filmikach, to myślę, że wszyscy właściwie widzieli. Pentatonika molowa, to wszyscy widzieli na kanaliku naszym kochanym. I teraz tak, o co tutaj chodzi? Tutaj generalnie chodzi o rozciągnięcie palców lewej ręki, tylko że zamieniamy te ćwiczenia, które były kiedyś, pamiętacie, było w tym, pokazywałem wam, że na przykład na rozciągnięcie, że gramy pierwszy, piąty próg. Drugi, szósty, trzeci, siódmy, tutaj natomiast chodzi o to, że łączymy dwie pozycje pentatoniki, czyli na przykład pierwszą i drugą, od tego wyjdziemy. Pierwsza pozycja po prostu jest na progach 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. A druga pozycja natomiast jest 8-10, 7-10, 7-10, 7-9, 8-10 i 8-10. Bardzo ważne jest to, żeby te pozycje oczywiście mieć obcykane, żeby się nie zastanawiać, która to która. Więc trzeba się cofnąć do filmików, w których mówiłem pierwsza pozycja pentatoniki molowej, druga, trzecia, czwarta, piąta, bo ich jest pięć. I teraz po prostu je łączymy. Czyli teraz, jeżeli pierwsza pozycja miała po dwa dźwięki na strunę, bo ja w ogóle wyłączę przestery. Pierwsza pozycja miała po prostu po dwa dźwięki, prawda? Na strunę. Oj, błąd. Bo musimy troszeczkę podgłośnić, kochani. Pierwsza pozycja miała po dwa dźwięki na strunę, druga też ma po dwa dźwięki na strunę. W tym momencie, jeżeli połączymy pierwszą i drugą pozycję, to mamy po trzy dźwięki na strunę. Natomiast one są oddalone od siebie dość mocno, bo mamy tak naprawdę... teraz będę mówić po połączeniu. 5, 8, 10, 5, 7, 10, 5, 7, 10, 5, 7, 9, 5, 8, 10, 5, 8, 10. No, dość ciekawie brzmi. Jest jednak mimo wszystko dla palców dość wymagające, bo tutaj widać tam gdzieś coś tam zazgrzytało niefajnie. Chyba też dlatego, że mam piórko nieodpowiednie. Aż wybredna ta małpa z tego Wojtasa. W każdym razie... No, jest to trochę wymagające. Natomiast co? Możemy teraz zrobić tak, że połączymy sobie pozycję drugą i trzecią. Trzecia była 10-12, 10-12, 10-12, 9-12, 10-13 i na najcieńszej 10-12.
teraz po połączeniu z kolei będzie 8, 10, 12, 7, 10, 12, 7, 10, 12, 7, 9, 12, 8, 10, 13 i 8, 10, 12. Dobra, teraz możemy oczywiście połączyć piątą z pierwszą i tak dalej, i tak dalej. To jest już będzie Twoim zadaniem połączyć te pentatoniki. Ale teraz możemy dodatkowo pomyśleć sobie w ten sposób, dobra, jeżeli tu rozciągamy paluszki, a może by spróbować połączyć inne techniki. No, rozciąganie palców jest bardzo ważne, żeby się rozciągnęły, a może by połączyć teraz na przykład technikę taką, że mamy slajdy, czyli robimy od razu slajdy w połączeniu z dwóch pozycji, na przykład z 5 do 10. Do 12, czyli połączyłem teraz pierwszą z drugą i pierwszą, przepraszam, pierwszą z trzecią, ale to chodzi mi teraz, żeby wykuć na blachę porządnie dwie pozycje, to się przesuwajmy w obrębie tych dwóch pozycji, jeżeli już nie szalejmy, ja już, to że ja się wygłupiam, to już jest inna sprawa, po prostu sobie połączmy. To jest jakieś dodatkowe ćwiczenie. Możemy teraz z kolei pomyśleć, aha, dobra, no to jeżeli wykuwamy sobie te dwie pozycje połączenie, ten stretching pentatonik, to możemy równie dobrze zrobić tapping. Jeszcze włączymy sobie przez te. Także tak się zaczynamy bawić, takie zabawy. Także dobra, Twoim zadaniem jest wyćwiczyć te pozycje. Pierwsza, druga, druga, trzecia, trzecia, czwarta, czwarta, piąta, piąta, pierwsza. Żeby mieć wyćwiczone na blachę i zaadoptować te pozycje do ćwiczeń. Myślę, że droga otwarta, więc pisz komentarze, zasubskrybuj kanał. Dzwoneczek naciśnij, byłoby też zarąbiście. Pisz komenty, najlepiej pisz komenty i po prostu nawet komentarz. Kuźwa, ale dzisiaj jest syfiasta pogoda. Jeżeli ci nic nie przychodzi do głowy, ale najlepiej, żeby był na temat zabawy z gitarą jakiś komentarz. Dzięki za oglądanie, na razie.